ponownie w Słowatyczach i ponownie informacje o kolejnym sukcesie, ale też o kolejnej inwestycji, która znacząco poprawi życie mieszkańców gminy Słowatyczy. Tym razem mowa o Sajówce. Tym razem mowa o miejscowości Sajówka w gminie Słowatycze. W tym roku dzięki powiatowi bialskiemu i wsparciu pana starosty oraz dzięki zarządowi powiatu bialskiemu i zarządowi dróg powiatowych udało nam się wykonać ponad kilometr drogi w miejscowości Sajówka. Droga już była mocno zniszczona, mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali ten problem, że już praktycznie się nie dało tam jeździć, było to bardzo uciążliwe, no i bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę i będę dziękował naprawdę tyle, ile będę mógł razem z naszymi mieszkańcami za to, że powiat tą drogę wykonał. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, bo tam przydałoby się jeszcze zrobić kilka tak naprawdę kilometrów, żeby ułatwić wjazd i wyjazd dla mieszkańców tej miejscowości. Ale mam nadzieję, że pan starosta razem z radnymi i dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych nad tematem się pochyli w przyszłych latach i że dalej to będą te prace wykonywane. Bo to jest droga powiatowa, tylko będąca na terenie gminy Słowatyczy. Tak, jest to droga powiatowa, chociaż ja nie podchodzę do tego, że to jest powiatowe. Należy do powiatu, ale korzystają z tego mieszkańcy gminy i tak to, na to trzeba patrzeć. I zawsze trzeba jednak wspierać powiat w tych dążeniach, żeby polepszyć tą infrastrukturę.